Po pożywnej zupie z szarpaną wieprzowiną zapraszam na delikatne, bezmięsne danie główne. Naleśniki z jajem. A tam w środku schowany jest plasterek żółtego sera. Szklankę mąki przesiewam. Wybijam dwa jajka. Dodaję pół szklanki mleka. Ponieważ są to naleśniki na słono, dodaję porządną szczyptę soli. Doprawiam też ziołowym pieprzem. Też dobra szczypta. Wszystko miksuję. Jak ciasto mam już gładkie, dolewam gazowaną wodę do takiej konsystencji, aby uzyskać naleśnikowe ciasto. Ciasto o idealnej konsystencji. Patelnia dobrze nagrzana. Odrobina klarowanego masła. I na gorący tłuszcz ciasto naleśnikowe. Rozlewam cieniutko, bo też lubię cieniutkie naleśniki. Na lekko złocisty kolor smażę z obu stron. Naleśniki usmażone, patelnię mam rozgrzaną, więc mogę sadzić jaja. Jaja będą sadzone na klarowanym maśle. Doprawiam solą i pieprzem. Jaja smażę do takiego momentu, żeby ścięło się białko, a żółtko pozostało płynne. Jaja zrobione, mogę składać potrawę. Zdecydowałam się na ser żółty pokrojony, ponieważ zależało mi na tym, aby wszystkie plastry były identyczne, aby trzymały wymiar. Jeżeli kroimy ser, to każdy plaster jest trochę inny. Inną ma grubość, jak też bywa, że jest po prostu krzywy. A ja lubię sobie ułatwiać pracę w kuchni. Plasterek składam na pół i układam na środku naleśnika. Bardzo delikatnie przekładam jajo sadzone, no bo przecież żółtko jest płynne, a takie właśnie płynne żółtko lubię najbardziej. Najczęściej jak robimy jajka sadzone, to robimy zupełnie odwrotnie. Na takie podpieczone jaja dajemy żółty ser. Ten ser się rozpieka i bardzo trudno jest później porozdzielać te jajka. A tak, proszę bardzo, ser od gorącego jaja zmięknie i wszystko będzie tak, jak ma być. Na jajko szczypiorek. To smakowity zielony akcent. Składam boki. Naleśniki są bardzo elastyczne. W dodatku, kiedy plasterki sera są równo pokrojone, całość wychodzi bardzo zgrabna. Proste składniki, fajny pomysł, efekt znakomity. Można by rzec,
wyrafinowany. Jeszcze tylko do dekoracji kiełki buraka. Po zrobieniu naleśników zostało mi kilka plasterków sera. Plasterki z powrotem do opakowania, a opakowanie do lodówki.